tvpodkarpacie.pl. Panie trenerze, zaczynamy przygotowania do pierwszej ligi. Przed Wami w zasadzie jesteście w trakcie tego dwutygodniowego obozu tutaj zgrupowania w Sanoku. Proszę powiedzieć, jaki jest właśnie plan na te dwa tygodnie, co już udało się zrealizować? Obecnie mamy zaplanowane takie zgrupowanie dwutygodniowe tutaj na obiektach sanockich. Pracujemy głównie nad motoryką, te zajęcia odbywają się dwa razy dziennie. Zajęcia dopołudniowe poświęcamy właśnie na kształtowanie siły i wytrzymałości głównie. Są to zajęcia bądź na siłowni, bądź zajęcia w terenie. Po południu zajęcia treningowe tutaj na hali z piłkami. Doskonalimy technikę indywidualną oraz pewne elementy w formach fragmentów gry. Takim cyklem będziemy pracować przez najbliższe dwa tygodnie, po czym wolna niedziela i od poniedziałku zaczynamy już pracę za dwa tygodnie w Rzeszowie. Jak pierwsze wrażenia właśnie, jak ocenia trener zawodników ich przygotowanie fizyczne, takie wstępne, bo wiadomo to no, na pewno ciężki okres dla nich też, bardzo istotny. Muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony dyspozycją zawodników. Głównie mam tu na myśli formę, w jakiej przyjechali na zajęcia. Widać było, że w tej przerwie po zakończeniu poprzedniego sezonu wykonywali te zadania, które zleciliśmy im. Widać było, że solidnie przepracowali ten okres tak zwany roztrenowania. Niemniej no, wiadomo, że już na tym poziomie trudno mówić o czymś takim jak roztrenowanie. Zawodnik cały czas musi dbać o swoją formę fizyczną i jestem mile zaskoczony, że faktycznie ci zawodnicy, którzy zjawili się tutaj, są bardzo fajnie przygotowani. Nie ma problemów żadnych po treningach, nie odczuwają jakichś wielkich bolesności. Są dobrze przygotowani wydolnościowo, także no naprawdę super to na razie wygląda. Był pan trenerem Niebylc, a teraz przenosiny do Sanoka. Jakieś główne różnice, jeśli chodzi o ten etap przygotowań, tutaj trener dostrzega w Sanoku i w Niebylcu? No tutaj jest większa ilość treningów zdecydowanie, bo no w Niebylcu pracowaliśmy tylko raz dziennie, tutaj będziemy pracowali dwa razy dziennie. Nawet w okresie startowym też mamy zaplanowane przynajmniej dwa treningi dopołudniowe, które poświęcimy właśnie na kształtowanie motoryki. No i też nie ma co ukrywać, że jednak poziom sportowy zawodników jest zdecydowanie wyższy tutaj. Wydaje się, że no, zawodnicy są bardzo fajnie przygotowani, nie tylko motorycznie, ale również i technicznie i bardziej tak profesjonalnie chyba podchodzą do swoich obowiązków. Mieszanka zawodników, bo część została z tamtego sezonu. Wielu zawodników też przyszło, tak jak trener wspomniał, są to zawodnicy naprawdę dobrze wyszkoleni, doświadczeni. Ciężko jest zapanować właśnie nad zespołem, który powiedzmy no, dopiero się poznaje, a już niedługo ma tworzyć ten monolit tutaj w Sanoku. No na pewno potrzeba czasu na to, aby to był jeden, tak jak pan wspomniał, aby to był monolit. Niemniej uważam, że zawodnicy świetnie się uzupełniają, że bardzo szybko wywiązała się taka pozytywna chemia w zespole. Nowi zawodnicy bardzo szybko zaklimatyzowali się tutaj w Sanoku. Wydaje mi się, że bardzo ciekawy zespół powstał z dużym potencjałem. Na pewno duży potencjał indywidualny. Teraz nasza rola trenerów, żeby ten indywidualny potencjał potrafić w jak najlepszym stopniu wykorzystać, żeby ten zespół funkcjonował jak jeden organizm. Sanoccy kibice z dużym entuzjazmem przyjęli informację o tym, że Kuba Zmarz zagra w Sanoku. No tak nieskromnie powiem, że trochę to był mój pomysł z Kubą. Wszystkim nam zależało, żeby wychowanek był tutaj, żeby się mógł pokazać z jak najlepszej strony. Wydawało się, że różne przyczyny spowodują, że Kuba jednak nie podejmie się tutaj treningów, mam na myśli studia, pracę. Jednak Kuba po telefonie ode mnie, długo nie czekając, już na drugi dzień chyba zadzwonił i powiedział, że decyduje się i chce być tutaj z zespołem. Oczywiście znałem tego zawodnika. Przypomnę, że w zeszłym sezonie
w fazie play-off graliśmy z zespołem z Bochni, w której występował Kuba. Graliśmy 5 meczów i każdy praktycznie 3-2, także miałem okazję naprawdę dobrze mu się przyjrzeć. Wiedziałem, jakie ma mocne i słabe strony i to wszystko się obecnie potwierdza. Myślę, że na pewno będzie sporym wzmocnieniem. Z pewnością też sympatycy klubu będą czekali na jakieś pierwsze mecze, przetarcia Sanoczan. Co macie w planach, jak będzie właśnie wyglądał ten okres przed ligą, bo na pewno zmierzymy się z kimś tutaj w Sanoczan. Więc mamy zaplanowane serię gier kontrolnych. Najprawdopodobniej rozpoczniemy, to jest bodajże 2 września, 2-3 wrzesień, piątek, sobota, chyba, nie wiem, czy nie pomyliłem dat, turniejem na Słowacji, gdzie 2 zespoły Ekstraligi Słowackiej, my i chyba zespół z Krosna. 8-9 wrzesień to turniej w Zawierciu z udziałem gospodarzy, czyli Warty Zawiercie, Norwida Częstochowa, AGH Kraków i nasz zespół. Ostatni weekend przed startem ligi chcemy zorganizować turniej o Puchar Burmistrza Sanoka tutaj właśnie na miejscu. I też zaprosimy na pewno jeden zespół pierwszoligowy, zespół ze Słowacji i być może zespół ze Lwowa. Na razie no, jesteśmy w kontakcie, próbujemy ustalić dokładnie termin. Ale będzie to na pewno ostatni weekend przed startem ligi. No, problem jest taki, że nie wiemy, kiedy ta liga wystartuje. Polski Związek jeszcze nie określił dokładnie, nie przedstawił terminarza, ale zakładamy, że to będzie pierwszy tydzień października. Spacerek, czy gramy od początku już w tych sparingach na maksa? No, my musimy poznać swoją wartość oczywiście, musimy zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy. Musimy próbować wykształcić takiego ducha zwycięzcy. Absolutnie musimy w każdym meczu, czy to jest sparring, czy to jest nawet mecz jakiś wewnętrzny, gierka, musimy dawać ze siebie wszystko, co mamy najlepszego. Tym bardziej, że no, początek ligi pewnie będzie trudny, bo my jako Beniaminek zmierzymy się w pierwszych kolejkach prawdopodobnie z tymi zespołami, które w zeszłym roku gdzieś tam zajmowały czołowe miejsca w tabeli. Poza tym no, nie ma co ukrywać. Kilka zespołów głośno mówi o tym, że marzy im się gra gdzieś tam o awans do plus ligi. Składy, jakie skomponowały te zespoły, są naprawdę imponujące. No i tutaj, żeby nawiązać walkę, żeby grać, żeby wygrywać, to trzeba naprawdę zostawić wszystko, co się ma najlepsze na boisko, nie tylko umiejętności, ale jeszcze i serducho. Beniaminek zawsze z takim podwójnym pazurem wchodzi do tej ligi? No, chcielibyśmy, natomiast no, nie przesadzajmy. My, jest to, że jesteśmy Beniaminkiem, to nie znaczy, że będziemy jakimś tam zespołem, który będzie dostarczał punktów. Mamy w zespole naprawdę wartościowych zawodników, doświadczonych graczy, którzy już z jednego pieca chleb jedli i no, jestem przekonany o tym, że się na pewno nie wystraszą roli Beniaminka, tylko no, bardzo bym sobie tego życzył, żebyśmy byli zespołem, który będzie sprawiał wiele niespodzianek w tym sezonie. Na koniec zapytam jeszcze, czy gdzieś tam już trener w głowie wyobraża sobie pierwszą szóstkę, te pierwsze mecze, czy na razie jeszcze testujemy zawodników i patrzymy na ogół drużyny? Nie. Na razie wszyscy mają równe szanse. Nie myślałem jeszcze o pierwszej szóstce. Na każdej pozycji mamy wyrównanych zawodników, 4 przyjmujących, 4 środkowych, 2 atakujących, 2 libero, 2 rozgrywających. Także no naprawdę ten skład jest dosyć szeroki, jest 14 zawodników w kadrze o bardzo zbliżonych umiejętnościach i myślę, że będziemy starali się to właśnie wykorzystać w trakcie sezonu, tą taką wszechstronność tego zespołu. TV Podkarpacie.pl